Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Uszy Duszy. Kilka dni temu słuchałem bodajże ostatniego materiału Tomasza Kiszkowskiego i Tomasz w tym materiale przywołał taką frazę, która jest mi bliska od wielu dziesięciu lat. A ta fraza brzmi: my jesteśmy tymi, na których czekaliśmy. Ja pierwszy raz trafiłem na tę frazę dobrych naście lat temu na wówczas ulubionym przeze mnie forum Disclosed TV. I kiedy ją pierwszy raz przeczytałem, ona w angielskiej wersji brzmi: we are the ones we've been waiting for. To poczułem, że jest w niej ukryta zupełnie inne znaczenie. I że to jest jedno z tych zdań, które tak funkcjonuje jak... Nie wiem, czy wyście się kiedyś zetknęli z takim starofrancuskim językiem argot, który był używany między innymi przez alchemików do komunikacji między nimi i do zapisu informacji, które nie powinny być dostępne dla osób niepowołanych. I ten język był tak skonstruowany, że z punktu widzenia, nazwijmy to, nieświadomego, używając współczesnych nam określeń, czytelnika, to był to opis czegoś tam. Czasami miał formę literacką, czasami nawet poetycką, a jeśli miał poetycką, to tym lepiej z punktu widzenia tych, którzy chcieli ukryć w tym zapisie jakieś znaczenie, bo przecież wydawałoby się, że nic dalszego życiu realnemu niż czysta poezja. Natomiast te zapisy oczywiście miały swój metapoziom, który był czytelny dla świadomych, można by tak powiedzieć. Dzisiaj, wówczas pewnie by się mówiło dla wtajemniczonych, dla adeptów różnych alchemicznych nauk, gdzie słowa, które były użyte w tym języku, miały swoje metaznaczenia, gdzie konstrukcja zdań miała swoje metaznaczenie, gdzie były różnego rodzaju pułapki intelektualne, które trzeba było umieć ominąć i znaleźć ich rozwiązanie. W ten sposób kodowano, szyfrowano, można by powiedzieć, współcześnie informacje tak, by nie była dla każdego dostępna. I kiedy trafiłem na tę frazę, że my jesteśmy tymi, na których czekaliśmy, to poczułem, że tam jest też coś bardzo mocno zapisanego i ta fraza mi towarzyszy naście lat. Tyle czasu mi zajęło oswojenie się z nią i znalezienie tego znaczenia, o którym Wam właśnie chcę opowiedzieć. Ta fraza w ogóle sama z siebie pochodzi z przekazu jednego ze starszych plemienia Indian Hopi. To pewnie temat większości z Państwu znanych. Te tak zwane przepowiednie Indian Hopi w tej chwili są często przywoływane. Wydaje się, że ich treść się realizuje coraz bardziej na naszych oczach, ale to, jak wiadomo, nie jedyne przepowiednie, które w tej chwili można przywołać. Niemniej ta fraza, my jesteśmy tymi, na których czekaliśmy, Pomiędzy tym momentem, w którym pierwszy raz poznałem tę frazę, a pomiędzy tą chwilą, w której jestem teraz, kiedy jestem przekonany, iż znam to metaznaczenie tego zdania. I chcę się tym podzielić z Wami, dlatego że widzę Was jako tak samych świadomych ludzi, jakim jestem ja sam. I myślę, że możecie zrobić z tej frazy taki sam użytek, jaki ja z niej robię. Więc pomiędzy tym momentem, w którym tę frazę poznałem, a momentem, w którym jestem dzisiaj, była taka stacja pośrednia. Tą stacją pośrednią była piosenka takiego fascynującego, choć jednocześnie bardzo mrocznego pieśniarza, można powiedzieć, Nicka Cave'a, która jest zatytułowana "Czy ty jesteś tą, na którą ja czekałem? Are you the one I've been waiting for?" I co prawda w przypadku tej piosenki Cave'a to było pytanie skierowane bezpośrednio do kobiety, do miłości, która się pojawiła w jego życiu, ale dla mnie to pytanie było o tyle przełomowe i o tyle mówię, że była to istotna stacja pośrednia pomiędzy tym, co było, a tym, co jest, że zdałem sobie sprawę z tego, że tę formę, którą przytoczyli Indianie Hopi, można zmienić. Po pierwsze, można ją zamienić na pytanie, a po drugie, można zmienić liczbę, w której się tej formy używa. Więc nie trudno się domyśleć, że dość szybko od pytania, czy ty jesteś tą albo też tym, na którego czekałam, zadałem to pytanie sobie. Czy ja jestem tym, na którego czekałem? I to jest moment, którym się chcę z Wami podzielić,
Ponieważ moment, w którym sobie zadałem to pytanie, ja wtedy zobaczyłem, że to pytanie jest unikatowym kluczem, który pasuje do pewnego unikatowego zamka. Każdy z nas, każdy z was może po ten klucz sięgnąć i każdy z was ma ten zamek w sobie. Tu nie ma żadnych cudów. To pytanie, czy ja jestem tym, na którego czekałem, no bo każdy z nas w jakimś sensie w tym życiu czeka na tak czy inaczej rozumianego Goliata. W każdej sferze życia mamy w sobie nadzieję. Właściwie już ta nadzieja sama w sobie powoduje taką relację, że istnieje jakiś Goliat. No i teraz ta fraza właściwie mówi mi tyle, że to ja jestem tym Goliatem. To zresztą koresponduje przewrotnie z taką bardzo dziwną odpowiedzią, której dawno temu mój niegdyś tajemniczy mentor udzielił pewnej pani, która zadawała mu bardzo dociekliwe pytania. I w toku tych dociekliwych pytań ona powiedziała, jak to ja jestem tak naprawdę sama? A on tak chwilę pomilczał i powiedział, no w pewnym sensie jesteś sama w tym pokoju. Więc tak, ja jestem tym, na którego czekałem. I dlaczego to takie ważne? Dlaczego mówię, że to jest klucz, który otwiera dość unikatowy zamek? Bo to nie tylko znaczy, że jestem jedynym autorytetem, na który się godzę. To nie tylko znaczy, że jestem autorem tego, czego w życiu doświadczam, tego, co mnie w życiu dotyka, to, co w życiu wytworzę i wykreuję, i jestem rzeczywiście, jestem też odpowiedzialny w 100% za wszystko, co w moim życiu się wydarza. To jest drugie znaczenie, które ta fraza w sobie niesie. Jest też trzecie. Dla mnie bardzo przełomowe, bo ja przez wiele lat życia, poza tą przestrzenią intelektualną, w której przyjmowałem tę całą narrację o tym, że jesteśmy dziećmi Boga, że mamy w sobie boską cząstkę, że jesteśmy cząstką Boga, że jesteśmy boscy, poza tą intelektualną swoją nie byłem tego w stanie w żaden sposób zasymilować przez wiele lat. Natomiast to pytanie mi taką furtkę otworzyło, bo ono w sobie zawiera tak naprawdę odpowiedzi na wszystkie te wątpliwości, które mógłbym w sobie mieć. Właśnie dlatego, że po pierwsze staje się jedynym dla nikogo, bo tylko dla siebie mógłbym być kwestionowanym autorytetem. Właśnie dlatego, że czuję się w tym momencie w 100% odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje dookoła mnie. No i to, co jest absolutnie cudowne, że się czuję cząsteczką wszechkosmosu. Pełnoprawną cząsteczką wszechkosmosu, taką samą, jaką jest każdy z nas i każdy z was. No i teraz wiem, że ktoś, wysłuchawszy tego, może powiedzieć, no, zdarzenie było trochę na pozór, nie warte aż poematu, czyli mój ulubiony cytat z Tuwima. No właśnie, ale dla mnie na pozór. Dla mnie na pozór, bo chcę powiedzieć, że to jest klucz, który jest kluczem absolutnie magicznym i teraz wrócę do tego, o czym mówiłem wcześniej. Każdy z was go może zastosować i to chciałbym wam polecić. Potraktuj tę frazę, czy ja jestem tym, na którego czekałem, jako mantrę i znajdź w sobie odpowiedź na to pytanie. To nieważne, czy to ci zajmie parę godzin, parę dni, parę tygodni, czy parę miesięcy, czy to jak mnie, tak naprawdę wiele lat. Ale po pierwsze czas był inny, stąd te wiele lat, a po drugie nie jest prawdą, żebym to trzymał jak mantrę w swoim umyśle. Na ten pomysł, żeby to trzymać jak mantrę w swoim umyśle, wpadłem bardzo niedawno. I to wam gorąco polecam. Pobądźcie sobie z tym pytaniem. Czy to ja jestem tym, na którego czekałem, przeczekałem, rozumiejąc, no właśnie, całą tę moją nadzieję pokładaną w takim czy innym Goliacie, w takiej czy innej sprawie. I tym się chciałem z wami podzielić dzisiaj, z wami. Chciałem. Chcę i się dzielę. No i bardzo dziękuję za to, że jesteście i że współbrzmicie gdzieś z tym kierunkiem, w którym idę, bo no bo to dla mnie cudowny wiatr, taki odzew, który czuję z waszej strony,
No właśnie. Taki wiatr. No to dzięki ogromne i właściwie to tyle na dzisiaj. Kłaniam się Wam wszystkim. Dziękuję ogromnie za komentarze. Mam taki dosyć dziwny objaw na YouTubie czasami, że widzę tylko ostatnich, nie wiem, 10 komentarzy i nie widzę tych pozostałych 200, które teoretycznie tam powinny być. Nie wiem, czy Wy też macie taki objaw, czy nie. Ale to też powoduje, że czasami odpowiadam bardzo wyrywkowo i tylko na część Waszych komentarzy. Ale czytam je. Czytam je wszystkie i bardzo jestem Wam za nie wdzięczny, także za maile, które od Was dostaję. Systematycznie, powolutku, z właściwym sobie opóźnieniem odpowiadam na nie, ale odpowiadam. Dzięki ogromnie moim patronom, że o mnie pamiętają i polecam się wszystkim. Wdzięczność moja ogromna. No i to tyle na dzisiaj. Czy aby nie jesteś tym, na którego czekałeś? Czy aby nie jesteś tą, na którą czekałaś? Do usłyszenia. I jeszcze chwila zapomnienia. Przypomnę sobie i Wam o tym, że w sieci wciąż wisi ów magiczny arkusz, na którym już się wpisało 900 osób. Ten arkusz służy do tego, byście się mogli poznać z ludźmi myślącymi podobnie w Waszej okolicy. Udostępniacie tam swoje imię albo swój nick, swój adres mailowy i miasto, z którego pochodzicie. Znaczy to miasto, w którym mieszkacie, przepraszam, nie z którego pochodzicie. I wiem, że ten arkusz wciąż działa magicznie w przestrzeni i bardzo jestem Wam wdzięczny, jak mi dajecie znać o tym, że gdzieś dzięki temu arkuszowi jakaś grupa powstała, a słyszę, że jest ich coraz więcej. Jestem bardzo głodny na relacje z tego typu wydarzeń. Więc chcę powiedzieć, że ten arkusz istnieje, wisi sobie i pod niniejszym wideo oczywiście jest instrukcja, jak go użyć, czyli jak się do niego dopisać. I gorąco Was namawiam, jeżeli tam jeszcze nie jesteście, bo to niesamowita fala, która powstaje. Z tego typu inicjatyw to nie jest jedyna, jak mówiłem w internecie, która powstała w ostatnim czasie, ale z każdej z nich idzie taka właśnie wielka fala. No, spotkajmy się po prostu. I poczujmy, że jesteśmy przez duże my na końcu. No. To tyle, dziękuję tytułem przypomnienia zapominajki.